Jesteśmy ponownie przy walizce. Tą walizkę widzieliście pewnie w materiałach na fanpage'u Mega Bates oraz w artykule, w którym pokazywałem tą walizkę chwilkę przed Mistrzostwami Polski w Fiderze. Walizka, o! Jest jednak mały bałagan, typowo wędkarski bałagan, natomiast jest tu sporo fajnych kieszeń, w których ukrywam te elementy, które nie do końca chciałbym, żeby mi się połamały, tak? Jest kolejna druga duża kieszeń, tutaj wrzucam wszystkie elementy, które są pokryte pianką, też ze względu na to, żeby się nie połamały, natomiast jest kieszeń taka, w której są metalowe elementy, czyli różnego rodzaju trójnogi, nogi do kombajnu, różnego rodzaju podpórki do krzeseł federowych. Elementy, jak widzicie, są dość długie. Można tego nawrzucać tutaj dowoli. Tak naprawdę uzbroiłbym przynajmniej dwa kombajny. To się sprawdza. Zamyka się dość sprawnie. Ma bardzo silną rączkę. Oczywiście uchwyt na ramię z regulacją. Idealnie to pasuje. Pokazywałem, że do auta kompaktowego wchodzi idealnie na szerokość, więc możemy się sprawnie zapakować, a jednocześnie mieć pewność, że wszystkie drogie elementy, w które uzbrajamy nasze stoiska federowe, dotrą na miejsce nienaruszone i będziemy mogli się cieszyć wędkowaniem.